Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Tak, połowa sukcesu, my już jesteśmy. Połowa sukcesu. Jedna połowa to Kasia Ciepielewska. A druga połowa Robert Elgendi. A to jest oczywiście program Wstaje Dzień. Drodzy Państwo, dzisiaj taki dzień na razie mglisty. Będziemy mówili dużo o pogodzie, bo mgła akurat nie sprzyja w jeździe samochodem, ale z kolei zapowiada się wysoka temperatura i to przez kilka dni. Będzie słonecznie, będzie prawie, może nie letnio, ale na pewno wiosennie, nie jesiennie. Tak, jak już to słońce wstanie, to na pewno będzie o wiele bardziej przyjemnie. Dzisiaj bardzo miłych, znanych Państwu dwóch panów doktorów będziemy gościć. Z jednym troszeczkę popracujemy. Generalnie wszystko Robert a propos pogody, prawda? Tak, tak można powiedzieć. Robert nawet idealnie się wstrzelił tutaj w pracę w ogrodzie, bo o nich mówimy. Ja się tak przejęłam, że doktor Zagajewski będzie u nas, że wiesz, północy nie spałam i dopiero w drodze do pracy przypomniałam ale sobie, ściema, że ogrodu nie mam. Ale ściema, wiesz? Drodzy Państwo, północy nie spała, bo się uczyła z dzieckiem biologii, więc też jest przygotowana dzisiaj do tematu. Będziemy mówili o tym, jak przygotować ten ogród właśnie jesienią, co sadzić, jakie rośliny i jak zabezpieczać. To jest pierwszy temat. Drugi, także związany z pogodą i z tymi temperaturami. Tak, i z drugim ulubionym naszym doktorem, doktorem Michałem Sutkowskim. Dokładnie, a chodzi o to, że się zmieniała temperatura. Chodzi o to, że raz jest ciepło, raz jest chłodno, raz jest słonecznie, raz jest deszczowo, a to wszystko oczywiście wpływa na nasze zdrowie, na infekcje. Co chwilę w przedszkolach, szkołach, no, dzieciaki chorują, pewnie rodzice doskonale o tym wiedzą, my sami też się czujemy różnie. My chcieliśmy się tego doktora, naszego ulubionego, podpytać o to, jak się zabezpieczyć. No, bo generalnie jednak wszystko powiedziałeś, ale dzisiaj jesteś taki żwawy, sam raz do ogrodu. Moja druga połowa się obudzi w takim razie po serwisie, tak? Jasne. Okej. Okay. A serwis dzisiaj od Emilii Ziemnickiej, drodzy Państwo. Ona odpowiada za informacje. Dzień dobry, Emilia. Dzień dobry. Melduję się, witam i zapraszam na serwis. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia zatem. Do zobaczenia. Drodzy a Państwo, co u nas się wydarzyło? Tak jest, doktor Artur Zagajewski. Pytać o tę porę roku pod kątem naszych ogrodów, ewentualnie balkonów. No bo to jest moment, kiedy trzeba byłoby zadbać o rośliny. Tak. Więc jak je zabezpieczyć przed zimą? Roślin na zimę. Ja tutaj już wspominałem, żeby dopiero ten okres był kopczykowania, okrywania stroiszem, czy myśleć o przykryciu, stworzeniu pierzynki na naszych ulubionych roślinach. Wspominaliśmy tutaj jeszcze poza anteną, ale powiedzmy to wyraźnie, bo ja byłam w błędzie. Myślałam, że my nawozimy nasze rośliny tak do września, października. Można, tylko wtedy trzeba specjalne nawozy stosować. Bo jeżeli my na wiosnę czy latem stosujemy nawozy bogate w azot, w potas, w fosfor i tego azotu jest najwięcej, bo pod nam, że jeżeli teraz jeszcze nawieziemy rośliny nawozami jesiennymi, tutaj takimi w 100% rozpuszczalnymi, to powoduje, że rośliny łatwiej przejdą ten trudny czas, bo wtedy w sokach jest zagęszczenie tamtych wszystkich roślin. Krzewy już, co sadzimy teraz, bo to też jest dużo czasu, dużo pracy to jest w ogródku, nie tylko delektowanie intensywny, się. Intensywny czas. Chwilą, gdy mamy ten bezpieczyć te roślinki, ale na zasadzie przygotowujemy podłoże, żeby sadzić, bo to jest pora sadzenia krzewów, drzew z odkrytym korzeniem. Czy a jakie krzewy i jakie kwiaty jakie mogłyby chcemy, tak, więc wszystkie można sadzić jesienią? Jesień jest najlepszą porą i to jest właśnie czas, bo większość tych roślin już przechodzi okres spoczynku i zrzuca liście. I jeżeli takie róże mamy z odkrytym korzeniem, krzewy, najróżniejsze, drzewka, to jest idealny czas, bo one przed mrozą, przed mrozem jeszcze pięknie się ukorzenią, wzmocnią się i na wiosnę dadzą nam po prostu już efekt taki, jak chcemy. O czas jeszcze. My możemy sadzić w listopadzie, jak jeszcze nie będzie w grudniu przymrozków, również możemy sadzić rośliny cebulowe. Narcyzy, tulipany, hiacynty, puszkinie, wszystkie rośliny cebulowe na głębokości na przykład 10 cm. 100, prawda, kilkaset, bo wtedy wiosną jest ten efekt. To wszystko jest wyjątkowe. Taka fala ładnie wygląda efektownie w ogrodzie, ale sporo osób ma po prostu balkon jakiś dobrze przygotowany. Taras i jak tam powinniśmy traktować? Bardziej rośliny cebulowe możemy sadzić, bo one potrzebują okresu zimowego skanty, w przypadku miskantu cukrowego. On może być sadzony na balkonach i tarasach. Aksamitki przecież, proszę zauważyć, rośliny bardzo pełne życia i energii i z powodzeniem dużo mają zawartości luteiny. Możemy je fajnie schrupać i do sałatki wykorzystać. Ale to wszystko jest jadalne. Zobacz, możemy no ten może nie do końca. To może nie, prawda? Ale tak, mamy dereń. Mamy derenia jadalnego, bardzo atrakcyjny i drugi dereń to kousa. Jest dereń, tak? To jest dereń jadalny. Kornus mas na różnego rodzaju konfitury. To też jest jadalny, ale wiemy, że dereni mamy kilkaset różnych gatunków, a to jest dość ciekawostka oryginalna. O tej porze roku smacz patrzeć na długiej szypułce, jak wisienka fajnie gra z pesteczką malutką, czyli też godny. Ale ciekawy, prawda? Cenne źródło witamin, soli mineralnych, natura. Będzie padać na północy kraju. Spodziewam się bardzo słabych
opadów deszczu. Ale weekend już okej. Okay. Weekend też słyszałem, że ale to też jest okej. Okay. Piękna, romantyczna pogoda. No też, ale deszcz. Londyńska. Tak, ja to jestem cały czas jednak wylękniony tych infekcji. Więc, Boże, w cukru jesteś. Nie rozpuścisz się na tym deszczu. Zawsze na ciebie można liczyć. Z cydereń. Tak, parasolkowy. Chociaż ci Mariusz zjadł. Boże, będę kichał. Będę kichał. Co to było chodzi. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I dziękujemy państwu dziękujemy. I państwu dziękujemy i do zobaczenia. Kłaniamy się.